No więc cześć, witajcie. Już po przerwie małej, technicznej. I właśnie przed chwilą wygrałem pojedynek, uzbierałem sobie na pakiet. Także... otwieramy pakiet. Okej. Otwórz pakiety. Pewnie zapytacie się, czemu nie zbieram na arenę. Bo nie zbieram na arenę. Po prostu mam takiego pecha do aren, że mi się odechciało grać areny. No ale i teraz hokus pokus, czary mary. Dwie legendy, nie do wiary. Dobra, rzadka. I tylko rzadka. No dobra. To może mi się przydać do talii tego Roja. Łotra w sensie. No, a reszta chyba jest... reszta chyba jest już powtórka. Nie, dobra, zabójczy strzał. O, tego nie miałem. A fajna karta. I rzadka karta, święty ogień. Zadaj 5, przywróć 5. No dobra, okej. Wejdźmy sobie w kolekcję. Zobaczymy, co tam możemy zdisenchantować. A nic nie możemy, czyli... czyli nie mam powtórek. Dobra, no fajnie, same nowe karty. No, a proszę bardzo. Epic, złoty. Czyli zabójczy strzał. Dwie sztuki już tego mam. A myślałem, że ten, że już mam więcej. Dobra. Święty ogień, jedna sztuka. Zadaj 2 punkty obrażeń dwóm losowym przeciwnikom. Przeciążenie 2. No dobra, za jeden może być. Jak najbardziej. I co nam tu jeszcze wypadło? No, czyli kowal i stwór z moczarów numer 2. No, dlatego mi się wydawało, że mam dwa stwory z moczarów już, a miałem jednego. Dobra, co mi tutaj jeszcze zostało? Zagraj 30 stronników kosztujących 2 lub mniej. No to kusi murlokami. Także dobra, odpalamy rankedy. Czekajcie, ja sobie zmienię. Hearthstone rankedy. No dobra. I tutaj to sobie. O, na wierzch. I dobra, i lecimy Murloc deckiem. Coś karat dla ciebie. Bo to tam, to tam. Dobra, kawa mi się kończy niestety. Gul'dan kontra Valera. Zachowaj swój. Valera, okej. Okay. Twoja dusza będzie moja! Jeden. Okej, okay, może być. Na początek poleci prowokacja. No, teraz już... nie ma problemu. On ma 2 dla niezranionego. Za 1, za 0. Także raczej mi tu nie zabije go. Chyba, że ma jakieś zadaj 3 punkty obrażeń. Nie wiem, czy łowca ma coś takiego. Jak ja ma, to już za 2 raczej. O, zadaj 2 punkty obrażeń niezranionemu sojusznikowi. I. Zadaj 1 punkt. No dobra. Okej. Ale przez to musiał poświęcić monetę i 2 karty. Także ja jestem jak najbardziej do przodu. Wszystkie bloki otrzymują plus 1. To nie jest okrzyk, to możemy sobie narzucić od razu. No. I do przodu. No, wilkor mu raczej teraz nie pomoże. Ja bym chciał jakąś jedynkę fajną. Dobra. Umieść to jabłko na głowie! O.
Akurat nie w tą kartę, co trzeba, no ale, ale dostał plus jeden do zdrowia. Także pogramy sobie. O fuck, zapomniałem zmienić na rank 1. Ja się zastanawiam, czemu gram tak bez speedy. I brakuje mi tutaj mojej 20 rangi. Bo w tym sezonie jeszcze nie grałem żadnych rankedów. Czekajcie, troszkę podnoszę muzykę. Okej. Dobra. Wszystkim pozostałym Murlockom plus 2 do zdrowia. Chodź tu i walcz, robaku! Dobra. Sekuluję mocno! Dobiorę sobie karteczkę. Okej, okay. Bardzo fajnie. No to już jest taka kombinacja, która działa. Tylko, że potrzebuję troszkę więcej HP. No właśnie, chyba pogrzebał moje szanse na skończenie tego szybko. Albo i nie. Mogę go spokojnie zaatakować. Za dwa pójdzie w niego. No. A Murlock już 1-4. No i teraz... to, następnie to i będzie się żyło. No, no tak. Wszystkie pozostałe. O fuck! I w tym momencie go będę musiał zbuffować. No ale dobra, ja będę miał troszkę więcej tych Murlocków. Tarczę w górę! Ach, kurde. No i to zaboli. Dobra. To będzie, to co zrobię będzie głupie, ale mniejsza. No. I nie mam tyle ataku, żeby go zniszczyć. To był błąd. No. Teraz mogłaby mi polecieć legenda. To bym miał... Tam jest dwa... 7 ataku, no fajnie. Tak sobie 7 myślę. Z szarżą, 7-4 chyba tam jest. Tak, 7-4. No to by było super. A w sumie to 9-5. No. No on teraz będzie mógł mnie bić jak chce. No właśnie. Ja nie mam nic takiego, żeby go zaatakować. Dobra. Zrobimy tak. Raz. Dwa. Samu mnie wzywał! I teraz... Co tu zaatakować? 2-4 by było dobrze. Tak, 2-4. Mogę też jeszcze. No nie wiem, jak teraz mi się to uda skończyć, to będzie dobrze. A nie wiem, czy mi się uda. Sweet. No dobra, jestem troszkę damage'a w plecy. Nie powinno być tak źle aż. Byle nie wystawił jakiejś dużej prowokacji. Tak sobie myślę. No. Czym będziesz mnie chciał zaatakować? Abyś mi się wbijał w bohatera. Wbijał bohatera? No szkoda. Wolałbym, żebyś mi się wbił bohatera.
No. Także zostałem bez żadnych kart. I niestety nie działa tak, jak powinno to, co chciałem, żeby zadziałało. Dobrze, że to nie jest ankiet. Chociaż w sumie i tak bym nie spadł, ale... No nie wiem. 5, 6, 8. Powiedzmy. Musiałbym dostać plus 1 do... dla Murloku. On zadał sobie 4 obrażeń tym sposobem. 7. O, fuck. No to nie żyje. Dobre zagranie. Dobra, wszystko na jedną kartę. No nie no, to jeszcze nie jest przegrane. Na szczęście poleciała ta legenda. Tylko że teraz jak ma deszcz tych... deszcz sztyletów, czy jak tam to się nazywa, to... no tracę 8 obrażeń. A na upartego to i troszkę więcej. Żeby tego nie miał, żeby tego nie miał. No, dawaj ziomeczku, szybko. Sweet. No ale dobra, no to i tak mu dużo nie daje. Bo ja nadal to wygrywam. Tylko on ma jeszcze jeden na sztylecie. Nie wiem, czy będzie chciał mnie zniszczyć, czy nie. No, czyli... nie wiem, czy coś ugra. Nie, nic nie ugra. No. Także pechowo przegrał. Czyli jeszcze jedna, maksymalnie dwie partie i quest będzie wykonany. Dobra. Napijmy się wody i lecimy dalej. Kawa niestety już się skończyła. Gul'dan kontra Thrall! Za zgładziciela! Dobra. Twoja dusza będzie moja! No fajnie. Takie coś mi pasuje. To od razu sobie zrobimy Murloka 2-2 i jednego będziemy mieli 2-1. Powinno szybko pójść. O ile to jest taki normalny szaman, który zaczyna się dopiero w late game'ie. Mamy sobie totem, czyli standard. Dobra, przeżyję. Dobra, czyli typowy Murloc Rush na początek. No, także
na spokojnie, zaczynamy. Tylko burza z piorunami jest chyba za 4. Żeby teraz mi poleciało ten... plus 2 do zdrowia murloków. Nie wiem, czy mi się uda, ale powinno. Byle nie burzą. Nie pamiętam, za ile ta burza z piorunami jest. Chyba 4, ale nie jestem pewien. Jak za 3, no to już praktycznie przegram. Dobra, przeżyję. Dobra, okej, może być. I teraz... No, co mi tam zamienisz? No jasne. Szybko się poddał. No, ale ładnie karty mi nachodziły, dlatego tylko to wygrałem. Dobra. Także... one more time. I teraz już raczej skończymy zadanie. Zobaczmy. Gul'dan kontra Jaina! Oj, nie lubię grać przeciwko magom. Twoja dusza będzie moja! Okej, może być. Zaj tu puścić ci no chwil! Dobra. Chodź tu i walcz, robaku! Pojedziemy normalną talią Warlocka. Wolę być bezpiecznym. Co prawda i tak ta prowokacja mi teraz zginie. Nie wiem, co zaatakuje prowokację, czy... jego błąd. Ja mogę sobie pozwolić na stracenie 6 HP. Chroni mnie światłość. Nie dość, że traci 2 many, to jeszcze sobie 2 damage'a zadaje. No. Okej, okej. I teraz tak. Jak rozkaz! Ci to naprawdę koniec! Dobierzmy. Chodź tu i walcz, robaku! Ci to naprawdę koniecznie! No, a teraz pewnie 3-1 zniszczę. Chyba, że coś wystawi większego. Jakiegoś taunta. A mogę się tego spodziewać. Nie. No dobra, okej. Okay. Mogło być gorzej. Okej, dobra. Może być.
Raczej teraz już łatwego życia nie będzie miał. Nie ma prowokacji, także słabo. O, i super, idealnie. I teoretycznie mogę to skończyć zaraz. No bo on ma tego czyszczenie za 7. A ma 6 many, także wątpię, żeby mu to wyszło. Musimy oczyścić słoneczną. +1, +1 tutaj też nic nie da. Zniszczy mi. Nic mi nie zniszczy. Wszystko ma po 4. Tym razem ci się uda. No właśnie. Także GG. Dobra, także kolejne 50 golda na moje konto wpada. No. A ja się z wami żegnam, bo to już koniec streamu. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Tu macie te, no, linki moje. No i zapraszam na kolejne streamy albo na kolejne filmy. Cześć!